Uzu. Raz, raz, raz. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym turnieju Let's Play. Turniej będzie podzielony na dwa segmenty. Pierwszy z nich to Let's Play Blue Belt, czyli zawodnicy w kategorii do 85 kg, niebieskie pasy. Drugim segmentem będzie oczywiście tak tytułowy turniej Let's Play Elita, czyli zawodnicy do kategorii 85 kg, którzy zaprezentują się właśnie teraz. Oczywiście wszyscy, którzy nie mają możliwości być obecnie tutaj, zachęcam oczywiście do oglądania naszego streamu na kanale YouTube'owym Crystal Cinema Records. A ja chciałbym w pierwszej kolejności zaprezentować zawodników. Poznajmy zawodników pierwszego turnieju Let's Play Blue Belt w kategorii do 85 kg. W pierwszym pojedynku zobaczycie Państwo reprezentujący klub Berserkers Team Suwałki, Patryk Gajda! A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący MMA klub Białystok, Juri Bojko! Głośniej muzyka. W drugim turniejowym pojedynku zobaczmy reprezentującego Berserkers Team Olsztyn, Michał Staniszewski! A jego rywalem będzie reprezentant klubu Dragon's Den Warszawa, Tarasiewicz! Zapraszam. W trzecim, a i kolejnym ćwierćfinałowym pojedynku Let's Play Blue Belt reprezentant warszawskich Goryli, Akademia Goryla, Wojciech Martaś! A zmierzy się z reprezentującym katowicki klub Natal Green Team, Jeszcze Wycisk! A
czwartym pojedynku i ostatnim w ćwierćfinałowej stawce będą zawodnik Draculino Oświęcim, Bartosz Teper! Jego przeciwnikiem będzie zawodnik klubu walki grappler, Michał Gruszczyński! Przywitajmy zawodników ogromnymi brawami. Zapraszam zawodników do wspólnego zdjęcia. Proszę, stop. W szeregu sobie stańcie. Tak. Chodź, miłość. Chodź, stań. Turniej odbywa się w systemie pucharowym na zasadach ADCC. Sam pojedynek trwa 6 minut z możliwą 3-minutową dogrywką, jeśli w regulaminowym czasie nie zostanie wyłoniony zwycięstwa. Drodzy Państwo, chciałbym przedstawić kolejnych zawodników. 8 zawodników Let's Play Elita. Tak więc zacznijmy. Jako pierwszy zapraszam reprezentanta klubu sportów Metalowiec, Rafał Cimoszuk! A jego rywalem będzie zawodnik Akademia Gorilla, Rafał Kawaluk! W drugim pojedynku Let's Play Elita zobaczymy reprezentanta szczecińskich berserkerów. Zapraszam, Mateusz Mazur! Jego rywalem będzie zawodnik Sum Konike Mazury, Paweł Synowiec! W trzecim pojedynku arcy z ciekawego turnieju zobaczycie Państwo reprezentujący grappler Grudziądz, Ariel Piechocki! Jego przeciwnikiem będzie reprezentant Złomiarz Team, Mikołaj Petrenko! Ostatnim z pary zawodników będzie reprezentant Grapplerełk, Artur Sulewski!
ostatnim zawodnikiem prezentującym Państwu zostanie reprezentujący Alligators Fight Club Warszawa Michał Korytkowski! Nagrodźmy zawodników brawami. Przypomnijmy zasady ADCC 6 minut z możliwą 3-minutową dogrywką. A zawodników zapraszam do wspólnego zdjęcia. W szeregu. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, przed Państwem zaprezentują się juniorzy. Walka przez sektor, która zacznie event. Nagrodźmy młodzież ogromnymi brawami i chciałbym zaprosić pierwszego zawodnika. Drodzy Państwo, przed Państwem reprezentant lokalnego klubu Berserker Team Suwałki, Kornel Słabiński! A jego rywalem będzie reprezentant Berserkers Team Olsztyn, Jan Toczyński! I witam Państwa bardzo serdecznie na turnieju Let's Play. Nagrodźmy młodzież brawami. Będziemy oglądali zawodników z dywizji niebieskich pasów oraz kategorii elita. Teraz przed nami walka przedwstępna, w której zmierzą się juniorzy, którzy rozpoczną dzisiejsze wydarzenie. Za nami prezentacja zawodników. Raz, nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Mam nadzieję, że tak. Ja Ciebie słyszę. Myślę, że widzowie też. A, to witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapowiada się bardzo ciekawy event, nie? Tak, bardzo ciekawy event, jak na pierwszy turniej Let's Play, który zorganizował właśnie tutaj Miłosz wraz ze swoim klubem Berserker Team Suwałki. Wszystko wygląda naprawdę bardzo profesjonalnie, mega szacun za to, jaką pracę wykonał. Też przede wszystkim super możliwość dla juniorów właśnie, którzy mają okazję pokazać się przed swoją publicznością, dokładnie, przed większą publicznością. Ale zobacz, z jaką pewnością siebie wchodzili, nie? Nie, no jasne, wiesz, te wejścia to są bardzo ważne. Nie pierwsze starcia. Tak jest, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. O, już tutaj widzimy pozycję pleców. Kornel widać, próbuje wpiąć się chyba za plecy, ale... A nie, niestety... O, ej, mamy trójkącik. Mamy już tutaj pozycję duszenia trójkątnego, ale jeszcze udało się wyślizgnąć zawodnikowi z góry. Tak. No teraz sytuacja może się ustabilizować nieco w pozycji gardy zamkniętej, no ale właśnie te walki juniorów mają tą charakterystyczną przestrzeń, w której juniorzy nie potrafią niestety jeszcze zbytnio skontrolować walki, dlatego tak, mamy dużo takiego tak zwanego młynka. Taka dzikość, nie? Tak, jest taka dzikość, jest jeszcze problem w kontroli, aczkolwiek też duże, piękna ucieczka. Jest też zdecydowanie duża przewaga w kontekście ruchomości młodych zawodników. Tak, no zwróćmy uwagę na te nakrywki, tak? Możliwość i umiejętność pracy biodrami. Tutaj jest coś kosztem czegoś. Tutaj jest chyba widać, że ze strony Kornela taka jak filibrystyka, wszystko jest przejście, zejście, próba trójkąta, próba. Tak, piękne dojście, piękne dojście do nóg. Bardzo ładnie. Mamy stabilizację pozycji. Thank you.
Przypomnijmy, że walki na dzisiejszym evencie toczą się według przepisów ADCC, które uwzględniają pierwszą połowę walki niepunktowaną. Także zajmowane pozycje przez przeciwników nie będą punktowane. Ten rodzaj przepisów ma faworyzować tą pierwszą połowę walki w kontekście potencjalnych technik kończących, żeby zawodnicy właśnie mniej skupiali się na łapaniu pozycji, a bardziej próbowali jakichś właśnie takich dość ryzykownych i czasami ekwilibrystycznych prób poddania. No a śmietanka jest dzisiaj bardzo ciekawa po dwóch stronach, czyli Let's Play Blue Belt i Let's Play Elite, naprawdę super zawodnicy i myślę, że widzowie będą mieli co dzisiaj oglądać. Pięknie, piękna akcja, naprawdę hip bump, jedno z takich klasycznych przytoczeń z gardy zamkniętej, które prowadzi bezpośrednio do dosiadu, a w kontekście punktowanego czasu daje nam pełny komplet punktów, 2 za przytoczenie i 4 za pozycję dosiadu. No, aczkolwiek zawodnik z góry tutaj ma problem z kontrolą tego dosiadu, mimo że zajął już kilka razy pozycję. Jest trochę agresywny niż na jest, zdecydowanie jest. No tak, no, aczkolwiek. Tak, pięcie się za plecy. Brakuje jeszcze jednego ha. Ojej. Jest kontrola głowy. Czyżby była próba tak zwanego bulldog choke? Nie, na razie widzimy jednak samą kontrolę głowy. No i utraty pleców, niestety. Tak. Zawodnik zsuwał, zajął teraz pozycję pleców. Wpiął się ręką już pod linię szczęki. Czy wyjdzie mu z tego poddanie? Czy uda mu się zabezpieczyć pozycję? Tak, druga ręka jest już pod szyją, ale stracił pozycję. Widzimy dużo akcji, naprawdę. Tak. Tempo walki u juniorów ma... Widzimy, co z techniki, że naprawdę wielu dorosłych, dojrzałych zawodników świetnie. No, pięknie, piękne przepięcie do duszenia trójkątnego. Brawo! Zwycięstwo. I mamy. Mamy zwycięstwo, proszę Państwa, przez technikę kończącą. Wielkie brawa. Zwycięzcą walki przedwstępnej reprezentant berserkerski Suwałki Korner Słabiński. Brawa. Nie ma to jak wygrano u siebie. Smakuje 2 razy lepiej. Tak. A ja chciałbym w ramach tej przerwy podziękować oczywiście sponsorowi tytułowemu Grand Games Sportswear. Oczywiście wydarzenie jest honorowane patronatem prezydenta miasta Suwałk. Sponsorzy główni: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, grupa Izoterm, Meliorex Szkocja, Kuchnia Wikinga, Katerik Dietetyczny oraz nasi sponsorzy i partnerzy. Zakład Instalos, Alex Biuro Rachunkowe, Alex Firma Budowlana, Zakład Szklarski Alex Szkło, Crystal Cinema Records, oczywiście Centrum Sportu Walki Berserkerskim Suwałki, Zielarnia Suwalska, grappler.info.pl, Suwałki24.pl, Hala Osir Suwałki oraz Pogodne Suwałki. Bardzo wszystkim dziękujemy za wsparcie dzisiejszej gali. Chwilka przerwy i ruszamy z turniejem. Pierwsza walka z kategorii Let's Play Blue Belt, w której zmierzył się Patryk Gajda oraz Yuri Bojko. No dobra, to są właśnie. Gdzie jest ty? Waszym prowadzącym będzie dzisiaj będę ja, Łukasz Truskolarski, a współprowadzącym Karol Mikielski, znany także jako Hacze MMA. Także zapraszamy Państwa do oglądania transmisji. Przed nami naprawdę dobre walki, dużo emocji i dużo dobrego jiu-jitsu, które będziemy się starali przekazać Wam w jak najbardziej przejrzysty sposób.
Jedziemy? Dobra, możemy, że nie lecieć. Drodzy Państwo, to czas, aby zacząć pierwsze pojedynki formuły ADCC Let's Play Blue Belt. A więc chciałbym zaprosić pierwszego z zawodników. W pierwszym pojedynku zmierzą się reprezentant MMA Klub Białystok, Juri Bojko! A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Berserker z Wałki, Patryk Gajda! Pojedynek na zasadach ADCC, 6 minut z możliwą 3-minutową odrywką. A więc zaczynamy, proszę Państwa, pierwszy pojedynek kategorii Let's Play Blue Belt, czyli niebieskie pasy, reprezentant gospodarzy, czyli Berserker z Team Suwałki versus Juri Bojko z MMA Klub Białystok. Ja już mam dreszcze, a to dopiero początek, więc zobaczmy, widać, że jest... Elektryka. Elektryka, jest elektryka. Tak, tak samo jak w walkach juniorów mówiliśmy o tej takiej dość sporej dynamice, walki i takim płynnym przechodzeniu z pozycji do pozycji. Tak i dywizje niebieskich pasów mają też pewną charakterystykę, jeżeli chodzi o walki, ponieważ jest siła tutaj, nie? Niebieskie pasy możemy zaliczyć często już do takiego poziomu zaawansowania, powiedzmy średnio zaawansowanych, jeżeli chodzi na właśnie przepisach ADCC. Co mówi o tym, że zawodnicy są już w pewnym sensie doświadczeni i mają już tam jakiś staż treningowy, powiedzmy kilkuletni, aczkolwiek dalej charakteryzuje ich duża właśnie taka elektryka. Elektryka, tak, siła. Tak. Ja właśnie chciałem się o to Ciebie zapytać, jako że jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, to czy uważasz, że właśnie w tych niebieskich pasach jest najbardziej taka fizolska część tej walki, czy powiedziałbyś, że to zależy od zawodnika? Wiesz co, skłamałbym, jeżeli mówiłbym o jakichś tendencjach tak właściwie, bo co zawodnik, to inny. Aczkolwiek wiesz, no, wydaje mi się, że poziom doświadczenia, który wciąż zawodnicy mają na poziomie niebieskich pasów, ten tak właściwie relatywnie krótki ten czas doświadczenia, powoduje, że to wszystko jest, wiesz, napędzone tą adrenaliną, stresem i potem wygląda to, jak wygląda, czyli ten obraz tej walki jest taki bardziej elektryczny, mniej pozbawiony takiego luzu, flow i spokoju, który możemy na przykład oglądać w dywizjach, wiesz, jakichś brązowych pasów pro, gdzie tam nie ukrywajmy, tam też jest elektryka, tam jest moc, ale tam są bardziej przemyślane akcje, nie, wiesz, tam wszystko. Okej. Powiedz mi w takim razie, skąd w zawodnikach w tym momencie myślisz z Twojej perspektywy te takie szarpanie się, te obciążanie tego karku? Czekaj, przejdźmy tutaj. Przejdźmy do walki. Zawodnik Berserker z Team Suwałki zdecydował się usiąść, wciągnąć do gardy, ale jak widzieliśmy, użył uchwytu za głowę tylko po to, aby zrobić rewersal i przenieść walkę do płaszczyzny, gdzie on znajduje się na górze. Mamy teraz pozycję półgardy, w której Patryk Gajda kontroluje z góry, a Juri będzie próbował użyć swoich nóg do tego, żeby zmienić kąt i przechylić na swoją stronę. Proszę zauważyć, że Juri używa tutaj prawej nogi do takiego podhaczenia dołu, aczkolwiek Patryk w dość sprawny sposób właśnie tutaj operuje presją klatką piersiową. No widać tutaj zdecydowaną przewagę fizyczności, jeżeli chodzi o zawodnika z Berserker z Team Suwałki. Też warto zaznaczyć, że Juri jest najstarszym zawodnikiem w dywizji Let's Play Elita. Obydwoma zawodnikami jest 12 lat różnicy. Patryk jest 95 rocznik, Juri jest 83, także nawet szacun dla Juriego, że wchodzi do gry, wchodzi do walki z młodymi zawodnikami. To jest naprawdę też bardzo ważna wartość w kontekście rozwoju każdego zawodnika. No i sędziowie dali znak, mamy punkty. Więc tutaj teraz próba
ze scrollowania jest. Tak, tutaj Patryk zdecydował się na zajęcie, właśnie, zdecydował się na zajęcie pozycji frontalnej z uchwytem za głowę, która bardzo często jest otwartą drogą do tego, żeby zająć plecy, aczkolwiek nie ma punktacji tutaj za plecy, z racji na to, że Juri uciekł do pozycji, gdzie Patryk nie pokrywa swoim tułowiem jego pełnych pleców, a więc sędzia nie może dać punktacji. Więc także bardzo fajna linia defensywy, jeżeli chodzi o jego... Poszła trójka. Mamy trzy punkty, tak, dla Patryka. No, Juri kombinuje, tak. Kontrola z góry. Przenosimy walkę na środek maty. Dwie minuty do końca. No, tutaj na razie widzimy, że Juri próbuje się gdzieś w jakikolwiek sposób odgryźć po to, żeby odzyskać troszeczkę tą presję na tym pojedynku i zobaczymy, mamy pozycję taką bardzo, bardzo, bardzo zbliżoną do próby przejścia. Patryk próbuje sprawnie odzyskiwać gardę zamknięto. Aczkolwiek zdecydowanie myślę, że byłoby mu lepiej zostać w półgardzie. No Juri wykonuje dość taką dobrą pracę głową, którą umieszcza na klatce piersiowej, żeby utrzymać obręcz barkowo Patryka blisko maty. Teraz próba kontroli pod głową. Tak, przełapany gable grip, tak, no ale właśnie... Właśnie, przesłipowanie. Tak jest. Kolejne punkty dla Patryka. No niestety podczas próby kontroli z góry, kiedy zbyt dużo ciężaru próbujemy oddać na górną część ciała, tracimy balans i możemy niestety oddać przytoczenie. Zdarza się. Na każdym poziomie się zdarza. Oczywiście. Ale tutaj widać, że każda część mięśni jest tak spięta. Widać, że zawodnicy chcą za wszelką cenę udowodnić, kto jest silniejszy w tym pojedynku. No ale widzimy, kto wygrywa i kto prowadzi, tak więc... Tak, do końca walki zostało nam 45 sekund. Patryk Gajda wygrywa 5-0. Także duże prawdopodobieństwo, że walka nie skończy się dogrywką. Ale może jeszcze któryś z zawodników pokusi się o próbę poddania. Z tego, co już słyszeliśmy, to sędzia poinformował zawodnika, zsuwał, że to drugie ostrzeżenie. Czyżby ta presja, taka agresja może być znakiem na to, że właśnie coś... Wiesz co, chodzi o to prawdopodobnie, że według przepisów ADCC osoba będąca z zamkniętej gardy na górze jest z góry traktowana jako osoba pasywna. No ale proszę Państwa, mamy pierwszą walkę, let's play, niebieskich pasów za nami. Patryk Gajda wygrywa wynikiem 5-0. Zwycięzcą Patryk Gajda, Berserkers Team, Suwałki. Teraz, drodzy Państwo, przed nami pierwsza walka z najbardziej wyczekiwanego turnieju Let's Play Elita, w którym zmierzy się Rafał Kawulak z Akademii Gorilla oraz Rafał Cimoszuk, reprezentujący metalowy pierwszy pojedynek za nami, przechodzimy płynnie do drugiego starcia Let's Play Blue Belt. Poznajmy kolejnych zawodników. Reprezentujący Berserkers Team Olsztyn, Michał Staniszewski! No tak, a więc mała pomyłka, jednak przechodzimy do drugiego ćwierćfinału Blue Belt, w którym się zmierzy Michał Janiszewski, reprezentujący Berserkers Team Olsztyn oraz Damian Tarasiewicz z Dragon's Den Fight Club. Także mała pomyłka. A jego rywalem będzie reprezentant Dragon's Den Warszawa, Damian Tarasiewicz! Pojedynek na zasadach ADCC 6 minut.
Drodzy Państwo, ogromne brawa. Rozpoczynamy kolejną walkę w kategorii Blue Belt. Damian Tarasiewicz jest niewątpliwym faworytem tej kategorii. Bardzo, bardzo utytułowany zawodnik reprezentujący Dragon's Den Fight Club Warszawa z poważnymi tytułami na koncie, jak Mistrzostwo Polski ADCC w kategorii średnio zaawansowanych. No już bardzo szybko tutaj Damian przechodzi do ataku taktarowem, dźwignią na stopę. No ale Michał próbuje tutaj. O, widać kontra. Tak. Mamy tutaj mocny pojedynek na legloki, proszę Państwa. Mamy to. Pierwsze poddanie, pierwszy leglock na turnieju, tak jak mówiliśmy. Damian jest tutaj niewątpliwym faworytem tej kategorii. Zwycięzcą reprezentant Dragon's Den Warszawa, Damian Tarasiewicz. Piękna akcja. W trzecim pojedynku Let's Play Blue Belt zobaczymy reprezentanta Akademia Gorilla, Wojciech Martaś! Przed nami kolejny pojedynek kategorii Blue Belt Elita. Zmierzył się w nim zawodnicy z klubu Akademia Gorilla oraz Natal Grind Team. Przed nami pierwszy zawodnik. A jego rywalem Martaś, reprezentant katowickiego klubu Natal Green Team, Jerzy Wycisk. Zawodnik reprezentujący Natal Green Team to Jerzy Wycisk. Pojedynek 6-minutowy z możliwą 3-minutową dogrywką. No i lecimy, trzeci pojedynek. No drugi pojedynek, że tak powiem, od razu dynamika, od razu atak na nogi. No. Tak jest, bardzo szybki. O, tutaj panowie zaczynają. No, również od szybkiej akcji po nogę. Szybka akcja, jest, jeżeli kontra, chodzi o próbę taktarowa. Tak. No tutaj w tych wymianach, gdzie jeden z zawodników próbuje atakować dźwignię na nogę, niestety jest często tak, że eksponuje również swoje nogi z drugiej strony i wszystko czasami toczy się o takie drobne kroczki, drobne detale, kwestia złapania kąta, lepszej kontroli kolana. Tak, tutaj Wojciech Martaś przechwytuje taktarowa. Nie widzimy za bardzo z drugiej strony, co się dzieje od strony Jerzego. Ale widać zdecydowany spokój wśród obu zawodników. Tak, właśnie to jestem zaskoczony, bo szczerze mówiąc, ja jako ten niebieski pas zawsze, kiedy ktoś chwyta mnie za nogę, to ja od razu jak dosłownie piorunem rażony wyrywa za wszelką cenę, żeby po prostu no nie dać tej nogi przechwycić. No, a tutaj chłopaki, że tak powiem, no jeśli leciałaby muzyka z Modern Talking, to nie zdziwiłbym się, jakby dalej sobie tak poleżeli. Wiesz co, wydaje mi się, że to też w dużej mierze naprawdę kwestia obicia na zawodach, tak, i pewnego, tak, doświadczenia, bo tutaj zarówno Wojtek ma wysokie osiągnięcia, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski Białych Pasów, na Mistrzostwach Polski Nogi, miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski ADCC w początkujących oraz już w średnio zaawansowanych. Jerzy Wycisk natomiast też miejsca medalowe na turniejach typu Puchar Polski ADCC, Sold. Więc tak jak ostatnio mówiliśmy,
kwestia tego obijania się i doświadczenia na zawodach powoduje, że zawodnicy nawet na poziomie niebieskich pasów potrafią walczyć już z takim większym fight IQ. No to zdecydowanie obserwuję. A tutaj popatrz, mamy kolejny fajny atak, gdzie... Balacha na nogę? Nie. Tak, gdzie Wojtek wszedł od góry, żeby... I teraz super kontroluje. Tak jest, moi drodzy. Mamy kolejnego legloka w turnieju Let's Play Blue Belt. Walkę zwycięża Wojtek Martaś z Akademia Gorilla Warszawa. Klucz na stopę. Zwycięzcą Wojciech Martaś. Sorry. Tak? A weź mi powiedz, jak było? Matraś. Traś, dobra, dobra. A tu jest zapisane? Martaś. Przepraszam, matraś, ale kurwa, bo mi w sali widzisz, nie? Błąd z naszej strony, proszę Państwa, Wojciech Matraś. Tak, oczywiście należy się apologize tutaj do zawodnika za przekręcenie nazwiska. Nazwisko bardzo ważna rzecz. Drodzy Państwo, to już ostatni pojedynek ćwierćfinałowy Let's Play Blue Belt. A na matę zaproszę. Reprezentant Draculino Święcim, Bartosz Temper! Zawodnik reprezentujący klub Draculino Święcim. Święcim, Bartosz Temper, rocznik 2005, juniorski medalista Mistrzostw Polski i Pucharu Polski ADCC, wicemistrz Czech, juniorski mistrz Polski, nogi IBJJF. Będzie reprezentant z Mińska Matowieckiego. Młody zawodnik. Klub walki grappler, Michał Gruszyński. Po drugiej stronie z kolei Michał Gruszyński, reprezentujący klub walki grappler. Dobra, ostatni pojedynek ćwierćfinałowy, który wyłoni półfinalistów. Jak obstawiasz, czy któryś z tych zawodników jest Tobie znany? Wydaje mi się, że większa korzyść, doświadczenie i obicia takiego zawodniczego jest po stronie Michała Gruszyńskiego, Bartka Tepera z Draculino Święcim, który wielokrotnie w juniorach robił wyniki na Pucharze Polski IMP ADCC, a nie ukrywajmy, to są takie zawody, w których no jeżeli wygrywasz te turnieje, to już musisz coś umieć, tak? Musisz mieć serducho do walki, nawet jak nie masz skilla, nawet jak nie jesteś super techniczny, ale wygrywasz te turnieje, no to po prostu, no właśnie widzisz, pojedynkę. Mówię dokładnie o takich rzeczach. Nie widzieliśmy tu ekwilibrystyki, kwintesencji techniki, ale widzieliśmy to zejście, timing, tak, to już są rzeczy, które czasami świadczą o tym, że zawodnik wie, jak wygrywać. Zawodnicy decydują się na początku na zmiany zapaśnicze, próby odpowiedniego wyhaczenia. Tak jest, pięknie. Bartek Temper z dynamicznym zejściem po nogi sprowadza walkę do parteru, aczkolwiek przypomnijmy, nie jest to jeszcze punktowany czas walki. Także będziemy szukali teraz rozwiązań w parterze. Mamy pozycję zamkniętej gardy. Michał musi wywalczyć tutaj dobre uchwyty, żeby ściągać właśnie cały czas na siebie Bartka. Tak, lub o to chodzi, tak, tak. No, udało się Michałowi przenieść walkę do góry, stać na nogi przede wszystkim i przenieść płaszczyznę walki z powrotem do stójki, gdzie będziemy oglądali wymiany zapaśnicze. No w tym pojedynku można powiedzieć, że się dzieje. No, z każdej strony jest taka iskra, aby za wszelką cenę skończyć ten pojedynek przed czasem, co jednak
4 minuty do końca, więc znowu po raz kolejny zejście, Bartosz. Tak. Pięknie, mamy. Kolejne Bartosz obalenie ze strony obalenie. Bartka. Tak. Tak, mamy tu przejście do dźwigni na nogę. Tak. Tak, 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 tak. Aczkolwiek Michał tutaj cały czas ucieka. Cały czas próbuje się kręcić. Tak. Bartek cały czas próbuje wychylać, złapać odpowiedni kąt do tego, żeby wykończyć dźwignię, aczkolwiek jest sporo luzu. Tak naprawdę, jeżeli Michał tutaj nie spanikuje i ma minimalną świadomość defensywną w kontekście dźwigni na nogi, to jest w stanie przetrwać tą akcję. Ok, zaczął się czas punktowany. Tak, ojojoj, czyżby, tak, Michał Gruszyński z kontrolą, ręka, głowa, czy uda mu się zdusić z tej pozycji, jest Bartek nieco wysoko, ojojojojoj. Na razie mamy sama kontrola pozycji, Michał Gruszyński ma też 3 punkty. Tak. Bartek Tepper ucieka z zagrożenia. Jest teraz w żółwiu. Ale Bartek próbuje, cały czas próbuje. Tak, aczkolwiek ciężko jest Bartkowi radzić sobie z tej płaszczyzny, kiedy leży na plecach. Michał wykazuje się to naprawdę mądrą kontrolą z góry. No nie ma co się śpieszyć, no bo prowadzi 3 punktami, 2 minuty do końca. Wydaje mi się, że nie będzie chciał chyba teraz ryzykować. Warto zaznaczyć, że sędzia już upomniał o pracę zawodnika z góry. Trzeba pamiętać też o kontekście punktów pasywnych. O, ale tam Michał cały czas próbuje majstrować nad dalszą ręką. Widać ciasno to koło tak, ze strony tak. Michała. Okej, okay. Michał się trochę pospieszył z zejściem do dosiadu teraz. Bartek skontrolował jedną z nóg. Przez to trzyma sobie teraz taką ćwierćgardę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ej, mamy pozycję do siadu zajętą przez Michała. No to super. Kolejny raz próba duszenia ręka, głowa przez Michała. Wciąż ma lekko za wysoko głowę Michał. Michał już drugi raz próbuje. Tak, Michał ma wciąż za wysoko głowę i za wysoko swoją klatkę piersiową. Powinien położyć się nieco obok. 6 punktami Michał prowadzi. Wydaje mi się, że ma zwycięstwo zapewnione, jeśli nie popełni jakiegoś błędu. Tutaj już widać, że Bartek walczy z tym, aby nie zostać poddanym, no ale przechodzi do bocznej. Tak jest, przed nami pół minuty walki. Michał wygrywa 6-0. Kontrola parterowa naprawdę bardzo na korzyść Michała. Tak, zapowiadało się to ciasno, tak. Zapowiadało się to nieco inaczej na samym początku. Właśnie. Na tym, moi drodzy, polega grappling. You never know. You never know. Tak jest. Kolejne 2 punkty na korzyść Michała z klubu Grappler Mińsk. Mazowiecki oczywiście. Czas. Okej, okay. Walkę wygrywa Michał z klubu walki Grappler. Zwycięzcą Michał Gruszczyński, Mińsk Mazowiecki i to był ostatni pojedynek ćwierćfinałów. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy sobie do pierwszego pojedynku turnieju Let's Play Elita, gdzie zobaczymy zawodników od poziomu purpurowego, brązowego, nawet czarnego pasa. Także przed nami mocne bitki, techniczne jiu-jitsu, aczkolwiek nie odbierając techniki zawodnikom, którzy walczyli teraz w Blue Beltach. Przechodzimy do walki ćwierćfinałowej Blue Belt Elita. Przepraszam, Let's Play Elita.
turnieju Let's Play Blue Belt wyłoniliśmy już pary półfinałowe, a teraz chciałbym płynnie przejść do kolejnych starć, tym razem Elita. Jako pierwszego zawodnika chciałbym zaprosić reprezentanta klubu sportowego Metalowiec, Rafał Cimoszczuk. Pierwszym zawodnikiem jest niewątpliwy weteran sceny, Rafał Cimoszczuk, reprezentujący klub sportowy Metalowiec Białystok, mistrz Polski Sub Only, medalista turnieju Modern Gladiator. Dobra, nie, to nie jest. Wielokrotny bywalec wszystkich imprez w naszym kraju. Zmierzy się z obozów treningowych. Reprezentantem Akademia Gorilla. Naprawdę, Rafał Kawalu! Nie jest wam obcy. Jego przeciwnikiem jest drugi z Rafałów, Rafał Kawulak, reprezentujący klub Akademia Gorilla Warszawa. Utytułowany zawodnik. Warto zaznaczyć, że... Czyli chcesz zacząć od Artura Sulewskiego, Graf Releu, Michał Korytkowski? A, czyli wy nie możecie tego zmienić. Okej. Pierwszy Mateusz Mazur i Paweł Sunowiec. Okej, dobra. Czyli zmieniamy teraz kolejność, dobra. Mam nadzieję, że... Mamy chwilowe problemy techniczne, bardzo prosimy o cierpliwość. Po drobnych problemach technicznych wracamy na matę. Pojedynek na zasadach ADCC 6 minut z możliwą 3-minutową dogrywką. Ok, po krótkiej przerwie technicznej, drodzy Państwo, jesteśmy znowu na żywo przed Państwem. Pojedynek Rafał Cimoszczuk i Rafał Kawulak. Pierwsza z walk turnieju Let's Play Elita. Mam. No tak. Ale nie zdradzę go. Okej. Okay. Rafał Cimoszczuk zastawiać, więc. Rafał Cimoszczuk wciągnął do półgardy, zdecydował się na walkę parterową. A mądre zagranie, jeżeli chodzi o walkę z Rafałem Kawulakiem, który ma naprawdę mobilną gardę. Bardzo ładnie pracuje z płaszczyzny, gdzie walczy na plecach. Tak. O, tutaj koniec. Piękna, szybka akcja ze strony Rafała Kawulaka, proszę Państwa. Dźwignia na kolano, balacha na kolano, jak to mówił, don't blink. Zwycięzcą Rafał Kawulak, Akademia Gorilla. Brawo, szybka akcja. A my, drodzy Państwo, przechodzimy płynnie do drugiego pojedynku Let's Play Elita, a w nim zobaczymy reprezentującego Berserkers Team Szczecin, Mateusz Mazur! Okej, proszę Państwa, kolejny pojedynek turnieju Let's Play Elita, reprezentujący szczecińskich berserkerów Mateusz Mazur. A jego przeciwnikiem będzie
reprezentant Cumkuike Mazury, Paweł Synowiec! Naprzeciw Mateusza stanie Paweł Synowiec, reprezentujący klub Spisza, filię Berserkers Pisz, Cumkuike Mazury. Pytałeś mnie, Karol, o faworyta turnieju Let's Play Elita. To po pierwszym pojedynku już mogę ci go zdradzić. Według mnie jest nim właśnie Mateusz Mazur, który niewątpliwie jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem tej drabinki Let's Play Elita. Zaznaczmy, że Mateusz na swoim koncie ma mistrza Europy w grapplingu, jest reprezentantem kadry w grapplingu. Proszę, bardzo szybki atak shoulder crunchem, mocny przeprost, bardzo mocny atak na ramię ze strony Mateusza. Okej. Widzimy tutaj naprawdę pracę w tak zwanej mocnej inwersji, gdzie Mateusz jest niemal nakryty. Okej, już się odkręca. Popatrzcie, to jest naprawdę cały czas praca gardą na najwyższym poziomie. Tak, no ja 3 lata temu, jeśli się nie mylę, miałem okazję poznać Mateusza Mazura na obozie Berserker Team w Borowicach. No i dzisiaj mamy brązowy pas. Tak więc, co mogę powiedzieć? Tak, tak, tak. No zdecydowanie młody zawodnik, rocznik 2002, a więc 21 lat, dopiero 21 wiosen za Mateuszem, a już naprawdę zaznaczył swoją pozycję na naszym podwórku, no ale również na podwórku europejskim, robiąc właśnie taki tytuł jak mistrz w grapplingu, no i przede wszystkim będąc w kadrze, tak, bo to nie ma ludzi z przypadku. Okej, zwróćmy uwagę, jest klucz na stopę, jest przełożenie mocne stopy i dopięcie, stop, bardzo tak, ładnie. No i... Mateusz Mazur wygrywa walkę przez klucz na stopę, a więc mamy kolejnego legloka w turnieju Elity. Zwycięzcą Mateusz Mazur, Berserker Steel III. No trzeba przyznać, że walki ćwierćfinałowe w turnieju Elity toczyły się bardzo szybko, przed nami trzecia. Tak, doprecyzowując, trzecie starcie kogo macie? Dobra. A chciałbym do trzeciego pojedynku zaprosić reprezentanta Grappler Grudziądz, Ariel Piechocki! Trzeci ćwierćfinał turnieju Let's Play Elita. Przed nami Ariel Piechocki. Jego przeciwnikiem będzie reprezentant Grudziądz, Złomiarz Team, Mikołaj Petrenko! A jego przeciwnikiem będzie reprezentant Złomiarza, Mikołaj Petrenko, purpurowy pas jiu-jitsu, mistrz Ukrainy w sambo. Pardon, przepraszam. No tutaj jestem bardzo ciekawy tych umiejętności, które wyniósł z sambo właśnie Mikołaj, ponieważ niezbyt wiele wiem o tym zawodniku. O, Ariel zdecydował się siadać i tak, przechodzić i od razu do ofensywy nogami. No tutaj próba tego single lega. O, i mamy już od razu pracę z półgardy. Mikołaj zdecydował się na kontrolę headlockiem, aby przytrzymać głowę blisko maty. O, tutaj również taka umiejętna kontrola, tak żeby trzymać Ariela blisko maty i nie dać mu pracować tym podchwytem. Tak, Ariel buduje pozycję, tak, oj, czy uda mu się? Tak. Nie. O, teraz praca odbywa się lekko na dłuższym dystansie. Ariel próbuje wkręcać się po nogę. O, bardzo ładnie przejście. Tak, szybki ale... przechwyt nogi, jeżeli chodzi o Mikołaja. No tutaj... Ariel idzie do przodu, tak jest, tak jest. Cały czas próby ataków z dwóch stron.
Wali Piechocki próbuje grę Mikołaja, ale widać, że umiejętnie tutaj. No, Mikołaj decyduje się właśnie na kontrolę kostek. Myślę, że spodziewa się właśnie legloków, ataków na nogi ze strony Ariela. Aczkolwiek, tak jak wspominaliśmy wcześniej, no, system legloków ma to do siebie, że niestety eksponujemy też własne nogi na ataki, także czasami próba ataku może się skończyć niekorzystnie dla zawodnika, który taki atak zainicjował. Miałem okazję rozmawiać przed turniejem z Arielem. Wspomniał mi, że ma około 6 kg niedowagi do kategorii 85 kg, tak więc no tutaj widać, że próbuje technicznie zagrać w tym pojedynku, pracować z dołu, no ale czy się uda? No Mikołaj widać, że próbuje też go tutaj delikatnie. Teraz przejście do takiej stabilnej pozycji, jeśli chodzi o Mikołaja. Czyżby udało mu się stąd? O, już mamy wykluczoną nogę. Przejście brzuch do maty. Czyżby Ariel klepał? Tak jest, dokładnie. Mamy to. Mikołaj Petrenko wygrywa kolejny pojedynek, zapewniając sobie miejsce w półfinale. Zwycięzcą Mikołaj Petrenko z Łomiastyń. Przed nami ostatni pojedynek ćwierćfinałowy. W ostatnim pojedynku ćwierćfinałowym Let's Play Elita zobaczymy. Reprezentanta Grappler Ełk, Artur Sulewski. Przed nami reprezentanci klubów Grappler Ełk oraz Alligatores Fight Club Warszawa. Jako pierwszy wchodzi Artur Sulewski z Ełku. A kolejny. A naprzeciw niego zobaczymy. Michał Korytowski z Warszawy. Michał Korytkowski, Alligatores Fight Club. Widzenia? No i dobra, ostatni pojedynek ćwierćfinałowy Let's Play Elita. Tak, no tutaj i w dłoni jestem przeciwnika dla Mikołaja Petrenko. Tutaj jestem bardzo ciekawy z racji na to, że Michał Korytkowski z Warszawy jest naprawdę oldschoolowcem, zawodnikiem Alligatores Fight Club, można powiedzieć wychowankiem Radka Turka, z takim dość sporym doświadczeniem i z taką naprawdę stabilną grą, jeżeli chodzi o walkę na zawody. Mógłbym wręcz o nim powiedzieć pół człowiek, pół garda. Tak. Dobrze, nie czuł pół. Nie, pół człowiek, pół garda. Nie słyszałeś tego określenia? Słyszałem. Tak. Oczywiście, że słyszałem, bo miałem okazję też słyszeć tą drugą wersję, więc pomyślałem, że fajnie by było zaciekawić towarzystwo, z jakiej strony ja znam. Towarzystwo. Towarzysko. Ale przechodząc do walki, tak, jak mówiliśmy, Michał zdecydował się tu właśnie na pracę półgardą. Wydaje mi się, że Michał będzie konsekwentnie w tej walce pracował nad tym, żeby właśnie wyczekać do punktów i zapracować sobie nad sweepem lub wygenerować te przetoczenie wcześniej i kontrolować przebieg walki z góry. No, tak jak widzimy, już dokleja się mocno do drugiej nogi. Tak, Artur próbuje tutaj obniżać bazę, kontrolować, aczkolwiek z pół człowiekiem, pół gardą nie ma żartów. Artur już tak naprawdę ma tylko i wyłącznie stopę pomiędzy nogami Michała, aczkolwiek nie jest to tylko, ale jest to dokładnie pozycja, z której Michał będzie szukał wychylenia. Okay. Pomimo, iż może wydawać się z zewnątrz, że Michał nie jest w dobrej pozycji, to tak naprawdę jest pod środkiem ciężkości Artura. A więc odrobina cierpliwości, wychylania na prawą i lewą i może zająć lepszą pozycję.
Została nam niespełna minuta do punktowanego czasu walki. Mogłoby się wydawać z perspektywy osoby oglądającej, że tu nie dzieje się za wiele, aczkolwiek widać, że tam panowie pracują za wszelką cenę, aby zdobyć jakąś pozycję bądź skontrolować. No tutaj muszę ci powiedzieć, że na tyle, co akurat znam obu zawodników, zarówno Artura, jak i Michała, to stawiam na to, że walka zakończy się na punkty. Czyli w tym regulaminowym czasie, tak? Regulaminowym czasie na punkty. Ponieważ z racji na przykład na swoje doświadczenie i staż treningowy tak naprawdę, który ma Michał, to jestem zawodnikiem cierpliwym, takim wytrwałym w walce i znającym pozycje zagrożone i umiejętnym w wytrwałości w tych pozycjach. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontekst doświadczenia. Właśnie, tak jak wspominaliśmy na początku o elektryce niebieskich pasów, takiej cierpliwości i sumienności, wiesz, w osiąganiu lepszych pozycji właśnie w dywizji elity. Poszedł czas punktowany. Tak jest. Artur jest na górze. Oj, czyżbym się mylił? Czyżby próba dźwigni na nogi ze strony Michała? A, nie, jednak, tak. O, zajęliśmy sobie pozycję. Ale wciąż mamy 0-0. No, zamknięta garda jest jedną z tych pozycji, która trzyma na bardzo długo, może czasami zamulać tempo walki, aczkolwiek po to jest sędzia, żeby właśnie upominać zawodników o wymusić na nich działanie, większą aktywność. Tak. Warto zaznaczyć, że w przepisach ADTC, jak i w przepisach właśnie tych IBJJF, bardzo często faworyzowany jest właśnie ten zawodnik, który walczy z pleców, a więc upomnienia za pasywność częściej dostaje osoba walcząca z góry. Półtorej minuty do końca regulaminowego czasu. Wciąż mamy wynik 0-0. No, Artur nie ryzykuje tutaj rozpięciem gardy. Tak, cały czas próbuje wchodzić na łokieć, aczkolwiek większą pracę powinien wykonywać w kontekście łamania postury i ściągania Michała na siebie. Czyżbyśmy mieli tak? Mieliśmy, a przez chwilę mieliśmy rozpięte nogi. Pozostało 40 sekund do końca regulaminowego czasu. Obaj panowie mają ten punkt ujemny na swoim koncie. Czyli mamy remis. Czyli mamy remis. Mamy remis w pasywnościach. Tak. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Michał próba, poszedł po nogę. Tak, czy by próbował iść tak? Tak, ojoj, tak. Jak tutaj się wywinie ta akcja? Fajny scramble. Próba wciągnięcia. Podbiera nogę. Tak, czyżby wykończył to Michał? Cały czas mamy wynik remisowy, aczkolwiek wyniknął nam taki lekki scramble na koniec. Okej, drodzy Państwo, przechodzimy sobie teraz do dogrywki. Warto zaznaczyć, że w dogrywce zawodnicy nie mają możliwości siadania do gardy, a więc nie mogą się zdecydować na pracę z pleców lub z siedzącej pozycji. Tu jedynie w grę będą wchodziły zapasy. No to już powiedział o zapasach i tak. Mamy. No i warto zaznaczyć, że Michał, wciągając do gardy, zapewnił sobie punkt negatywny. No patrząc na przebieg pierwszego czasu, tego regulaminowego, troszkę zaskakująca decyzja ze strony Michała. Tak, aczkolwiek myślę, że jest w tym strategia. Być może Michał jest przekonany co do tego, że jest w stanie wymęczyć przytoczenie pełnych 6 minutach. Artur również. Jest bardzo blisko, Tak, dokładnie. Zwróćcie uwagę na ten element właśnie off-balansu, czyli wybijania z równowagi, który Michał może generować z tej pozycji. O, zwróćmy uwagę, czy to się uda.
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze sędzia nie naliczył punktów. Tak, Artur cały czas ratuje pozycję, będąc na łokciu i unosząc swoje biodra do góry. Tak, teraz Michał sprawnie używa swojej prawej ręki do tego, żeby ściągnąć biodra do maty. I zobaczymy, czy będzie czyżby próba. Nasze prognozy się tutaj ziściły. Tak jest, proszę Państwa, Michał Korytkowski zdobywa 2 punkty, czyli strategia wciągnięcia do głębokiej półgardy ziściła się. Ziściła się, no okay. Miałeś rację. Mam nadzieję, że dzisiaj zagrasz na jakiś tam, powiedzmy, bukmacherce. Może do znowu tego, się ziści. Do tego nie mam szczęścia. Tak, i przejście gardy tak, ze strony kolejne, Michała. Mamy kolejne punkty. Minuta 20, no. Do końca walki. Ciężka sytuacja Artura. Tak, do końca co walki została nam ponad minuta. Przy wyniku 5-0 na korzyść Michała. Pozycja, którą walczył Michał przez całą walkę, czyli ta tak zwana głęboka półgarda, charakteryzuje się często tym, że po przetoczeniu jesteśmy w korzystnej pozycji, w której właśnie możemy ustabilizować biodra przeciwnika, a następnie przejść do pozycji bocznej. Więc zawodnicy wielkiej klasy, którzy walczyli właśnie tą pozycją, bardzo często używali tego typu strategii. Męczyli, trzymali, przetaczali i potem kontrolowali biodra, aby przechodzić do lepszych pozycji. Ale widać to, co powiedziałeś na początku tego regulaminu, przepraszam, tej dogrywki, że to jest jakaś taktyka, jakiś plan na to. No oczywiście. I plan Michała osiągnął swój sukces, no bo mamy 5 punktów, ten sweep, przetoczenie, jeśli popełnię jakiś błąd w słowach, to mnie proszę popraw. Przetoczenie, sweep. Przetoczenie, sweep, więc no udało się, tak? I mamy 5 punktów. No mamy 2 punkty teraz też dla Artura. No ale wciąż jeszcze niewystarczająca ilość, aby chociaż zrównać się z Artur musiałby teraz przejść gardę do pozycji. Tak, będzie bardzo ciężko. Michał się będzie... Tak, czyżby poszło przetoczenie na korzyść Michała? Tak, jest. Michał jeszcze zanotuje 2 punkty na sam koniec walki. Przy wyniku 7-2 zakończymy walkę. Tak jest. Zwycięzcą ostatniego ćwierćfinałowego starcia jest Michał Korytkowski, Alligatory z Fight Club. Drodzy Państwo, za nami ćwierćfinałowe starcia, które wyłoniły pierwszych półfinalistów. W pierwszym półfinałowym starciu Let's Play Blue Belt zobaczymy reprezentanta Berserkers Team Suwałki, Patryk Gajda! Proszę Państwa, przed nami pierwszy pojedynek półfinałowy turnieju Let's Play. A przeciw niego stanie zawodnik reprezentujący Dragon's Den Warszawa. Damian Tarasiewicz! Przed nami mocna bitka. 2 zawodników. Reprezentant Berserkers Team Suwałki, Patryk Gajda oraz Damian Tarasiewicz. Starcie na zasadach ADCC, 6 minut regulaminowego czasu z możliwą 3-minutową dogrywką. Przypomnijmy, że Damian zakończył swój ćwierćfinałowy pojedynek bardzo szybko, poprzez dźwignię na nogę. No tutaj ja może nie będę stronniczy, no bo Patryk jest moim kolegą, ale mam nadzieję, że ten pojedynek da osobom tutaj zebranym, tak, wszystkim jest. Państwu przed telewizorami, odbiornikami, emocje, to co chcielibyśmy zobaczyć. Na pewno pierwsze, co możemy tutaj zobaczyć, przynajmniej z naszej perspektywy, to przewagę fizyczną, jeżeli chodzi o Patryka Gajdę. Nie znam za bardzo drogi rozwoju Patryka, aczkolwiek wydaje mi się, że startował coś w MMA.
To, nie, jest ogólnie wywodzi się z kickboxingu, co, okay. co zabawne, ale powiem szczerze, że na koncie Patryka jest bardzo dużo tytułów, bo jest wicemistrzostwo Polski ADCC w kategorii do 91 kg, ma także pierwsze miejsce Pucharu Polski ADCC, więc no, zobaczymy, co pokaże. Wróćmy jednak do walki. Damian już tutaj majstruje nad leglockiem od samego początku. Przypomnijmy, że zajął tutaj na przykład pozycję wewnętrzną, łapiąc leglocka, ale Patryk! Patryk, naprawdę widać, że reprezentuje ten agresywny styl walki w jiu-jitsu. Tak, tutaj corner Damiana podpowiada mu właśnie, żeby zajmował tą pozycję wewnętrzną nóg, którą zajął teraz. Próbował wychylać swojego przeciwnika i ustawiał się w niewygodnych pozycjach. Patryk z kolei z racji na przewagę warunków fizycznych myślę, że będzie dążył do tego, aby prasować Damiana i przechodzić do lepszej pozycji. Próba przejścia nóg, no ale ląduje w gardzie Patryk Gajda. Troszeczkę nam pojedynek się uspokoił, no ale jest... To dobrze. Mówisz? Mówisz, że to dobrze? Tylko spokój, na, tylko spokój nas uratuje. Tak jest. Dobrze, o, przejście do Keygardy no ze strony próbę, Damiana. Próbę ataku na nogę. Tak, tak mamy Keygardę. Czyżby Damian tutaj przepił się dalej, tak? Pokryta linia kolana. Mamy no to! Niestety, tutaj proszę Damian, Państwa, Damian Tarasiewicz. Tymi leglokami widać, że próbuje dojść do finału, no i udaje mu się to skończyć. Proszę Państwa, Damian Tarasiewicz z pięknym leglokiem, zainicjowanym z pozycji Keygard. Dragon's Den, Warszawa. Bardzo ładnie. A, co tu się stało? Raz, raz. Raz, raz. W kolejnym półfinałowym pojedynku wyłonimy kolejnego finalistę, który stanie naprzeciwko Damiana Tarasiewicza. Drodzy Państwo, przed Państwem Wojciech Matraś, Akademia Gorilla. Jego przeciwnikiem będzie reprezentant klub walki Grappler Mińsk Mazowiecki, Michał Gruszczyński. W tym pojedynku poznamy drugiego finalistę. Let's play Blue Belt. Przechodzimy do drugiego półfinału turnieju Let's Play Blue Belt. Przed nami Wojtek Matraś. Matraś, bo Wojtek wcześniej Matraś, mieliśmy okazję tak. nam tutaj Michał. Jego narożnik zwracał dwukrotnie uwagę, że i jak Michał nie, to będziemy Gruszczyński. Czekać. Michał Gruszczyński, tak jest. Lecimy, proszę Państwa. Ale świetny finał się zapowiada. Bez względu na to, jakiego zawodnika zobaczymy w finale, czy to będzie Wojciech, czy to będzie Michał. No, bardzo ładne przejście Wojtka do dźwigni na nogę. Czy uda mu się przekontrolować? Tak, mamy przepięcie. Tak, tak, mamy pozycję outside Ashi. No, bardzo ładnie tutaj próbuje ratować się Michał, ale mamy to. Wojtek Matraś wygrywa przez dźwignię na nogę. Zwycięzcą drugiego półfinału Wojciech Matraś, Akademia Gorilla. A więc mamy ustalony finał turnieju Let's Play Blue Belt, gdzie zmierzą się Wojciech Matraś z Akademia Gorilla oraz Damian Tarasiewicz z Dragon's Den Fight Club Warszawa. Przechodzimy do walk półfinałowych turnieju Elita.
Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego segmentu Let's Play Elite, w którym zobaczymy. Jako pierwszego zawodnika chciałbym zaprosić reprezentanta Akademia Gorilla, Rafał Kawulak! Przeciwnikiem będzie reprezentant Berserker Team Szczecin Mateusz Mazur. Pierwszy półfinał w kategorii Elita, w którym zmierzył się Mateusz Mazur oraz Rafał Kawulak. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa walka. Znowu zmiana. Mateusz Mazur i Rafał Kawulak. Nie wiem czemu. Mam wedle listy, tak. Może dlatego, że te trzecie miejsca skoczyły. A go macie następnego? Miała być inna walka teraz, tak? Nie, miała być ta, tylko że systemy skoczyły. Przepraszamy za chwilową przerwę techniczną. Za chwilę przechodzimy do pierwszego turnieju półfinałowego turnieju Let's Play Elita. Thank you.
powodu braku możliwości zmiany nazwisk wyświetlanych na monitorze musimy troszeczkę poprowadzić roszady. Tak więc w tym starciu zmierzy się Mateusz Mazur reprezentujący Berserker z Team Szczecin z Mikołajem Petrenko. Zapraszam, Mikołaj Petrenko. Ok, niestety komplikacje techniczne spowodowały roszady w drabince i teraz w pojedynku półfinałowym zobaczymy Mikołaja Petrenko ze Złomiarz Team oraz Mateusza Mazura z Berserkers Team Szczecin. No niestety, ale musimy po krótkiej przerwie tak. wrócić. Naprzeciwko siebie stanął Mikołaj Petrenko z Mateuszem Mazurem. No, system nie wybiera, a jednak wybiera. Kogo winić? Kogo winić, panie premierze? Okej, zobaczymy w jaki sposób teraz właśnie Mateusz będzie próbował zakończyć walkę. O, bardzo ładne przejście do pozycji Kronz, inside Ashi. O, odwrotna skrętówka, próba odwrotnego skręta ze strony Mateusza. Cały czas idzie mocno do nogi. Czyli... Mikołaj próbuje charakternie uciekać. No, widzieliśmy tam mocne napięcie, ciasna kontrola z góry ze strony Mateusza. Naprawdę mega wysoki poziom jiu-jitsu, jeżeli chodzi o Mateusza. Przypomnijmy, że pierwsza połowa to niepunktowany czas walki. Tak jest. Mateusz próbuje przejść do dosiadu. Aczkolwiek pozycję, w której teraz się znajduje, chciał sprowokować, wymusić Mateusz, właśnie po to, Mateusz żeby będzie przejść. Będzie próbował tak, przejść do ataku na... Tak jest. Czy uda mu się zrobić tu tą uciskówkę? Nie, twardy bardzo. Twardy zawodnik tak. ze strony Mikołaja tak, Petrenki. Umiejętna, charakterna defensywa. Ale mamy skrętóweczkę. Mamy skręta. Linia kolana chyba jest tutaj tak, wolna wyszła. Ze strony Mikołaja. Tak jest. No, bardzo ładna defensywa. Aczkolwiek znowu mamy sytuację, w której Mateusz pracuje bardzo dużą presją. Tak jak wspominałem, Mateusz na chwilę obecną wydaje mi się niekwestionowanym faworytem tego turnieju, aczkolwiek jestem bardzo ciekawy jego potencjalnej walki z Rafałem Kawulakiem tak. z Akademia Gorilla, bo naprawdę dwóch młodych zawodników o podobnych budowach ciała i o podobnych warunkach fizycznych. No ale muszę powiedzieć, że Mikołaj tutaj bardzo mnie zaskakuje w kontekście jakby defensywy, takiej wytrwałości. Ale Mateusz się nie spieszy. Ja myślę, że będzie chciał zająć pozycję dosiadu, stabilizować spokojnie i przechodzić sobie do kolejnych ataków. Jeszcze ma 30 sekund do czasu punktowanego, więc tutaj widzę, że układa sobie, można powiedzieć, Mikołaja. Ale próba zrzucenia. Niestety nieudana ze strony Petrenki. Zostało nam około 15 sekund do punktowanego czasu walki, ale wydaje mi się, że Mateusz i tak będzie chciał zakończyć tą walkę przed tak, czasem. Tak, myślę, że tak. Próby były już ze strony Mateusza, ale no Mikołaj świetnie się bronił, co by tak. nie powiedzieć, to tak. moglibyśmy zagryźć zęby, a tutaj jednak Mikołaj swoim spokojem udowodnił, że nie znalazł się na darmo w tym turnieju. Tak jest. Bardzo ciasna kontrola Mateusza, który dokleił się do pozycji klatka, skontrolował obręcz barkową. 3 punkty dla Mateusza. Tak, mamy przejście gardy, 3-0. O, tak, próba naprawdę agresywnego mostka do góry, tak, ale
Ciekaw jestem, w jaki sposób będzie próbował poddać teraz Mateusz, ponieważ będąc w pozycji dosiadu, raczej będzie próbował rozwiązać to jakimś poddaniem na górną część ciała. Tak, tak. Trójkąt nogami. Duszenie może trójkątne rękoma, może wybranie ręki do dźwigni na łokieć. Coś na pewno z tego wyniknie. No, no, zdecydowanie. Jeśli nie, to naprawdę możemy powiedzieć, że Mikołaj Petrenko udowodni swoją wartość, jak już wspomniałem, w tym turnieju, no bo stawia te warunki. Co prawda, no Mateusz wygrywa 5 punktami. No ale do końca jeszcze mamy 2 minuty, tak więc. Tak, warto też nakreślić, że aspekt defensywny jest często bardzo niedoceniany w jiu-jitsu i osoby, które jest trudno poddać, reprezentują też pewny poziom i nawet przy takim dużej dysproporcji poziomu, jaki możemy stwierdzić, że jest tutaj, no Mikołaj zaskakuje. Tak, tak. Nie daje się złapać. Mateusz też umiejętnie widać, że przechodzi z pozycji do pozycji, zdobywa nabija kolejne punkty. Tak. Już teraz mamy 13-0 na korzyść reprezentanta Berserkers Team Szczecin. No i mamy 15. W tak młodym wieku świetne doświadczenie i świetna dojrzałość tego jiu-jitsu. Widać, że docenia siłę Mikołaja Petrenki i próbuje systematycznie, schematycznie dążyć, aby ten punkt po punkcie zaznaczać swoją przewagę. No i ta przewaga jest. Przypomnijmy, że Mateusz jest reprezentantem szczecińskiej filii berserkerów, a więc kuźni tak naprawdę bardzo mocnych zawodników. Jest atak na... Tak jest, mamy dźwignię. Na balaszkę. Tak, mamy próbę dźwigniowania. O. Ale bardzo ładna ucieczka, tak, ze strony Mikołaja, raczej rewersal na górną. No i nie. Pięknie. To co powiedziałam na początku, no Mikołaj świetnie przygotowany defensywnie, no tutaj tak. Te punkty wiadomo, zdobyte przez Mateusza, ale jednak Mikołaj stawia te defensywne, że tak powiem, bariery i no i musi się Mateusz napracować. Tak jest, tak jest. Myślę, że też sporo kosztują Mateusza te próby ataków. 10 sekund do końca. Tak, ale jeszcze będzie próba wyniesienia, zajęcia lepszej pozycji. No, spory wynik punktowy, 15-0. I mamy pierwszego finalistę turnieju Let's Play Elita, którym jest Mateusz Mazur, reprezentujący Berserkers Team Szczecin. Pierwszym finalistą Mateusz Mazur, Berserkers Team Szczecin. I teraz macie Rafał Kabulak, Michał Korytkowski. Dobra. W drugim półfinałowym starciu Let's Play Elite zobaczymy zawodnika Akademia Gorilla. Rafał Kawulak! Drugi półfinał to a na pojedynek Rafała stanie. Kawulaka z Akademia reprezentujący Alligatores Fight Club. Michał Korytkowski! Oraz reprezentanta Alligatores Fight Club Warszawa, Michała Korytkowskiego. Można by rzec, derby Warszawy. Warszawskie derby. Warszawskie derby? Tak. O, to jest to, co chcemy oglądać. Tak, oczywiście po raz kolejny przekręciłem nazwisko. Michał Korytkowski. Korytkowski? Tak. To ja przekręciłem nazwisko. I ty. Znam go całe życie jako Milan. No, uznajmy, że tak. Zwróćmy uwagę, że Rafał Kawulak spróbuje rozwiązać walkę w ten sam sposób, w jaki to robił na początku. Próbował wkręcić się na balachę, na kolano, ale tutaj... Ale świetnie. Tak, bardzo. Wytrzymał. Tak jest. No już mamy próbę ataku, próbę kontrataku. Warto wspomnieć, że tutaj narożnik Rafała Kawulaka wspomniał o tym, że to są koledzy z jednego osiedla. O, może gdzieś, sąsiedzi, może niekoniecznie sąsiedzi. Koledzy. No, mamy rewersal ze strony Rafała. No i zwróćmy uwagę na to, że Michał znowu będzie pracował nad rozpracowywaniem
Będzie chciał rozbić swojego przeciwnika właśnie z pozycji głębokiej półgardy. Tak, tak jest. Czyżby Rafał Kawulak zajął plecy? Nie. Właśnie to jest charakterystyka zawodników walczących głęboko półgardą. Że umieją się kręcić w odpowiednią stronę, tak żeby nie stracić pozycji, a jednocześnie utrzymać kontrolę w głębokiej półgardzie. Rafał próbuje tutaj zająć stabilniejszą pozycję z góry. No, z kolei Michał próbuje uzyskać lepszy kąt, żeby móc walczyć półgardą bądź wkręcić się pod środek ciężkości Rafała. Wydaje mi się, że im bliżej finału, tym te pojedynki mogą trwać dłużej, no bo jak wiemy już ten, że tak powiem, no to zwycięstwo, ta bliskość tego finału, no doprowadza do tego, że ci zawodnicy są bardziej ostrożni. Tak jest, i... o, zwróćmy uwagę na to, że tutaj Rafał zdecydował się zdjąć trochę presji z Michała, ale tylko na chwilę. No i mamy to. Michał znowu pracuje w swojej cierpliwej, głębokiej półgardzie. O, czyżby Rafałowi udało się zająć pozycję pleców? Nie, nie, to nie jest takie łatwe właśnie w kontekście pozycji tej głębokiej półgardy. Zwróćmy uwagę, że Michał swoim prawym barkiem cały czas dociąża biodra Rafała, poprzez co Rafał ma problem, aby dźwignąć je do góry. Cały czas sukcesywnie Rafał Kawulak próbuje wybrać tą rękę. I już, jak widzimy, pomału próbuje rozciągnąć. Tak, już prawie minuta jest punktowanego czasu. Jest bardzo blisko do wybrania tej ręki. Aczkolwiek jeszcze sędzia nie zarządził żadnych punktów tutaj. Nie było stabilnej pozycji ze strony Rafała. No, z kolei też na konto Michała nie pójdzie przetoczenie. Dwie minuty. Tak, zostało nam dwie minuty regulaminowego czasu. Tak jak wspomniałem wcześniej, Michał to naprawdę OG tej sceny. Znam go naprawdę bardzo długo. Jest to stara szkoła właśnie warszawskich wychowanków, Radka Turka. I widać to doświadczenie zawodnicze. No, ojej, co to było? Myślę, że to była próba ucieczki związania. Próba ataku. No tak, Michała, ale tutaj poszły dwa punkty na korzyść Rafała Kawulaka. Minuta do końca. Rafał Kawulak wygrywa dwoma punktami. No, i zobaczymy, no ale ja tutaj nie postawiłbym kropki jeszcze nad zwycięstwem Rafała, ponieważ jeżeli Michałowi udałoby się przetoczyć i doprowadzić do dogrywki, to potem mielibyśmy może powtórkę z ćwierćfinału. No, Michał próbuje ładnie tutaj walczyć tym underhookiem, wbijać się do wyższej pozycji. Tak. I teraz decyzja po to, żeby sięgnąć po głowę, może okazać się
korzystną opcją dla Michała, który tak uciekł tutaj do pozycji żółwia. 40 sekund, niecałe do końca walki. Próba zaatakowania japońskim krawatem. Bardzo ładnie. Rafał Kawulak. Rafał Kawulak wygrywa walkę poprzez japoński krawat, czyli duszenie założone z półgardy. Bardzo ciekawy finał nam się zapowiada. Tak jak się spodziewaliśmy, Mateusz Mazur i Rafał Kawulak. Zwycięzcą Rafał Kawulak, Akademia Gorilla. Drodzy Państwo, za nami ostatnie półfinałowe starcia w kategorii do 84 kg elit, a teraz przejdziemy do walki o trzecie miejsce. A przed Państwem Patryk Gajda, Berserker z Team Suwałki. Następne pojedynki, które będziemy oglądali, to walki o trzecie miejsce zarówno w dywizji Blue Belt, jak i Elita. A jego przeciwnikiem będzie reprezentant Mińska Mazowieckiego Klubu Walki Grappler, Michał Gruszyński. Tak, okej. To starcie wyłoni zwycięzcę o trzecie miejsce. Patryk Gajda i Michał Gruszczyński. Tak, klub walki. Grappler. Grappler Mińsk Mazowiecki. Dwóch bardzo dobrze zbudowanych zawodników. No zobaczymy, czy tutaj będą szły iskry. No, ładnie, już klamra ładnie, związana podłączek ze strony. Tak. Patryka, bardzo ładna klamra. Niestety na niekorzyść, ale dynamiczne odzyskanie pozycji. Tak jest. Tak jest, ale bardzo ładna akcja. Kolejne zapaśnicze próby. Próba zejścia do nóg, ale tutaj Patryk cały czas próbuje zaatakować właśnie tymi podchwytami. Tak, czyżby udało się? Oj, tak, mocno fizycznie tak, popracował. Ale wciąż brak kontroli pozycji po takich dynamicznych przeniesieniach. Na razie obserwujemy tutaj dużo takich siłowych wymian zapaśniczych. No, zejście. Tak jest, mamy to. Michał sprowadza walkę do parteru. Ale czy Patryk wyciągnie z tego tą gilotynę? Niestety. Tak. Michał kontroluje, ale piękny rewersal ze strony Patryka. Tak jest! Patryk Gajda przez gilotynę wygrywa walkę o trzecie miejsce w turnieju Let's Play Blue Belt. Zwycięzcą walki o trzecie miejsce Let's Play Blue Belt jest Patryk Gajda, Berserker z Team Suwałki. Kolejna wygrana u siebie. Świetny skalp, bardzo dobre zwycięstwo. Przed nami kolejna walka o trzecie miejsce, tym razem w turnieju Elita.
pojedynku o trzecie miejsce Let's Play Elite. Zobaczymy. Zawodnika z Łomiarz Team. Mikołaj Petrenko! A jego rywalem będzie reprezentant Alibatowe Swajka, Michał Korytowski! Michał Korytowski, Korytkowski czy Korytowski. Michał tak Korytowski, mamy zapisane tak. Na tablicy. Dzisiaj troszeczkę błędów ze strony monitora. Tak, Michał Korytowski bardzo szybko tak naprawdę po swojej walce z Rafałem Kawulakiem wraca. No, aczkolwiek jestem tutaj bardzo ciekawy kolejnego pojedynku Mikołaja Petrenko. Zobaczymy, jak się zregenerował po tym mocnym starciu. No, no właśnie, właśnie, znowu tutaj zdecydował się od razu na walkę półgardą. No ale mówię, jestem dziś bardzo pozytywnie zaskoczony właśnie Mikołajem. No, takie turnieje często mają to do siebie, że jesteśmy w stanie oglądać zawodników, których nie znamy, których nazwiska gdzieś są nam obce, a którzy prezentują naprawdę fajny poziom. Co tylko świadczy o tym, że jiu-jitsu to wciąż jeden wielki nieodkryty ląd w naszym kraju. Dokładnie. O, tutaj Mikołaj jest w dobrej pozycji na nogi. Zobaczymy, jak to rozwiąże. Tak, złapał dobry kąt. Mamy to. Mamy to. Mikołaj Petrenko wygrywa walkę o trzecie miejsce, poddając Michała Korytowskiego dźwignią na nogę. Zwycięzcą walki o trzecie miejsce Mikołaj Petrenko. Złomiasz ty. A więc, proszę Państwa, przechodzimy do pojedynków finałowych turniejów Blue Belt oraz Elita, gdzie zobaczymy starcia Damiana Tarasiewicza, Wojtka Matrasia, Mateusza Mazura oraz Rafała Kawulaka. Zostały nam dwa ostatnie starcia, więc przejdźmy bardzo płynnie do pierwszego z nich. W finale Let's Play Blue Belt zobaczycie Państwo reprezentanta Dragons Den Warszawa, Damian Tarasiewicz! Na macie jest już Damian Tarasiewicz. A jego przeciwnikiem będzie reprezentant Akademii Gorilla, Wojciech Matrać! Kolejne stołeczne derby pomiędzy klubami Dragon's Den Fight Club oraz Akademia Gorilla. Finały, finały, finały. Cieszę się. To idzie live. Panie organizatorze. Czy finał turnieju Let's Play Blue Belt? Będzie ogień. Będzie ogień. No świetnie pokazał się Damian Tarasiewicz w dzisiejszym turnieju, no ale Wojciech Matraś, no również, również klasa. Tak, tak, tak. Więc, no spokojnie. Co, ruszył czas, tak więc ruszamy. No ale chłopaki tutaj wiedzą, że nie ma co się spieszyć. No zobaczymy. Damian Tarasiewicz w dwóch poprzednich pojedynkach pokazał, że te akcje na nogi są no, jego tak. mocną stroną. No i po raz kolejny widzimy, że tak jest. Damian od razu atakuje. No i przechodzi, tak. Damian od razu atakuje, płynnie przechodzi dalej. Wyklucza nogi, tak. Widzimy na twarzy Wojtka duży spokój, tak. No ale Damian bardzo mocno próbuje zaznaczyć, zaakcentować ten początek i mamy uciskówkę. Czyżby, tak, czyżby. Tak, Damian ma tutaj korzystną pozycję nóg, jeżeli chodzi o wykończenie uciskówką, ale Wojtek na spokojnie ucieka na zewnątrz maty, zdejmując presję ze swojej nogi. Świetnie jest ten spokój Wojtka Matrasia, no ale Damian pokazuje, że te leg locki, no, świetna, mocna strona, widać, że jest to domena tego zawodnika. No właśnie widzisz, w przypadku zawodników, którzy obaj mają rozkminioną grę leg lockową na takim, no nawet poziomie już powiedzmy średnio zaawansowanym,
wiedzą, jak się odkręcać, wiedzą, tak, żeby nie panikować w niektórych pozycjach, jak pracować z kontry, w którym momencie wykluczać nogi. Ja jestem Damian ma tutaj podpiętego Taktarowa. Czyżby udało mu się to wykończyć? Jest grymas bólu na twarzy, tak, Wojtka, aczkolwiek jeszcze trzyma tą pozycję. Damian zajmuje wyjść tak. I teraz mamy pozycję 50-50, w której no już może nie będzie tak łatwo wykończyć to chłopakom z racji na brak możliwości robienia dźwigni skrętnych. Zobaczymy, jak to pójdzie z Taktarowem. Taktarow, zaznaczmy, po raz kolejny. Dźwignia prosta na nogę. Dźwignia prosta na nogę ze strony Damiana, ale Wojtek po prostu odkręca się na zewnątrz maty. Próbuje wyciągnąć swoją nogę. Próbuje uwolnić swoją nogę. Tak, jest klucz ze strony Damiana. Stop! Pięknie. No i mamy Damian Tarasiewicz. Damian Tarasiewicz, proszę państwa. Pierwszej edycji Let's Play Blue Belt. Wielkie brawa. Zaznaczmy, że Damian uzyskał. Zaznaczmy, że Damian Tarasiewicz uzyskał tutaj 100% skuteczność, jeżeli chodzi o techniki kończące w dzisiejszym turnieju. I jak sam teraz zaznaczył, 15 kilo różnicy pomiędzy zawodnikami. Jest to kunszt techniczny, nie ukrywajmy. Drodzy państwo, zwycięzcą finałowego starcia Let's Play Blue Belt jest Damian Tarasiewicz! Oczywiście wielkie brawa dla Wojtka Matrasia. No i przed nami creme de la creme. Creme de la creme. Pojedynek w turnieju Let's Play Elita pomiędzy Rafałem Kawulakiem z Akademii Gorilla i Mateuszem Mazurem z Berserkers Team Szczecin. Drodzy państwo, ostatni pojedynek Let's Play Elite, a przed państwem finaliści. Pierwszy z nich, reprezentant Berserkers Team Szczecin, Mateusz Mazur! A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Akademia Gorilla, Rafał Kawulak! Obaj zawodnicy już na macie. Czekamy na ostatni pojedynek dzisiejszego eventu. Mateusz Mazur, Rafał Kawulak. Ja już nie mogę się doczekać. Ja również. Drodzy państwo, gorące brawa. Ostatnie starcie dzisiejszego wieczoru. No i tak. Co zobaczymy... Co los przyniesie. No właśnie, co los przyniesie. Tak, co, jak to mówią, Bóg daje, Bóg zabiera, więc zaraz zobaczymy, komu zabierze pierwsze miejsce sprzed nosa. Okej, Rafał decyduje się na walkę z dołu. Tak. Przypomnijmy, że w walce półfinałowej Mateusz pokazał naprawdę bardzo konsekwentną i ciasną grę z góry. Tak, i właśnie jestem zaskoczony troszeczkę, że Rafał Kawulak zdecydował się jednak spróbować wciągnąć go w, powiedzmy, tą swoją grę, no bo Mateusz po raz kolejny pokazuje, że przechodzi skrupulatnie półgardę i dąży do zajęcia górnych pozycji. Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę w przypadku rywalizacji z takim zawodnikiem jak Mateusz oba scenariusze strategiczne mogą się skończyć bardzo różnie, bo z drugiej strony jakby Mateusz usiadł, to wiesz, próby kontrowania ataków i próby, że tak powiem, obrony przed atakami takiego zawodnika jest ciężko, więc tutaj zwróć uwagę, że pomimo, że Rafał wciągnął do gardy, to jednak te tempo walki od samego początku jest takie ustabilizowane. Rafał jest zawodnikiem, który naprawdę ma gardę na poziomie, a więc myślę, że jest to też pozycja, w której on się czuje nieco wygodniej i może nawet zyskać troszkę czasu. Jestem ciekawy, bo w poprzednim pojedynku Mateusza Mazura stawiałeś, że jednak do końca regulaminowego czasu no podda swojego przeciwnika. Jednak tak się nie stało. Tutaj widzimy, że Rafał też ma przygotowany jakiś plan na Mateusza, no i zobaczymy. Zwróćmy uwagę, że już tutaj Mateusz prawą rękę umieścił blisko linii tłowia, lewą próbuje zająć pozycję crossface. Tak, ciasna kontrola. Pomimo, że Rafał swoją lewą dłonią próbuje dystansować Mateusza, ten bardzo umiejętnie kontroluje górną częścią ciała, obręcz barkową, cały czas wykluczając ten lewy łokieć. Okay. Teraz z kolei
następuje. Ale zauważasz, że Mateusz mógłby spokojnie tą nogę wyciągnąć, prawą nogę z, no, zdjąć z tego uda, a jednak wciąż... Tak, ale widzisz, przez to, że jej nie wyjmuje, tak, dokładnie, tak. Przez to, że nie wyjmuje, ma możliwość operowania biodrami Rafała z lewej na prawą, co jest tak naprawdę w tej pozycji korzystne dla osoby walczącej z góry. I widzisz, przechodzi sobie z jednej na drugą, w zależności od tego, jak chce manipulować presją na biodrach. 35 sekund do punktów i tutaj widzę na tablicy, Rafał ma 1 minus za pasywność, więc no, pod górkę. Przypomnijmy, że punkt pasywny, który dostał Rafał, jest spowodowany tym, że jest to walka finałowa według przepisów ADCC, w których siadanie do gardy jest karane punktem pasywnym. Mądrego to i dobrze posłuchać. Sędziego to i dobrze posłuchać. Mamy punkty. Mamy czas punktowany, tak. O, mamy przejście gardy. Zdobywa pierwsze punkty, zdobywa punkty kolejne. I tutaj mamy 3 punkty za zajęcie dosiadu, ale od razu Mateusz ładuje sobie prawą nogę do środka, żeby móc przechodzić później znowu, zyskiwać kolejne punkty, kolejną pozycję, tak jest. Imponująca jest ta kontrola z góry Mateusza Mazura, no, naprawdę. Umówmy się, no Mateusz to naprawdę jest poziom. Poziom europejski, tak, powolna kontrola, tak, czy mu się mamy uda? Tak, tak jest. Mateusz Mazur wygrywa walkę finałową przez dźwignię na łokieć, zostając zwycięzcą turnieju Let's Play Elita, brawo. Zwycięzcą pierwszego turnieju Let's Play Elite zostaje Mateusz Mazur, Berserkers Team III. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za oglądanie, bardzo dziękujemy za śledzenie naszego komentarza i słuchanie. Bardzo Ci dziękuję, bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję pogadać. Ja również, Karolu, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję wszystkim widzom przed ekranem. Do zobaczenia na kolejnej edycji. Zapraszamy na dekorację. Widzę tutaj jeszcze organizator nam podpowiada, więc my się żegnamy, ale nie żegnają się Państwo z transmisją. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.
Miejsce drugie! Wojciech Martasz, Akademia Gorilla Warszawa. I miejsce pierwsze! Damian Tarasiewicz! Brawa! Wręczenia nagród pragnę zaprosić osoby z turnieju Let's Play Elite jako trzeciego Mikołaj Petrenko, Złomiarz Team. Drugie miejsce Rafał Kabulak, Akademia Gorilla, oraz pierwszego zwycięzcę turnieju Let's Play Elite, reprezentanta Berserkers Team Szczecin, Mateusz Mazur! Dzisiejszego turnieju Let's Play Elite i Brubel. Ogromne brawa! Dziękujemy. Osobom miejscowym klubu będę wdzięczny za